Witam. Dziś przedstawię Wam mój top 5 morderców z czasów PRL-u. Uwaga, prezentacja zawiera drastyczne zdjęcia. Numer 5. Mieczysław Zub, urodzony w 1940, zabójca czterech kobiet. Działał w okolicach Rudy Śląskiej. Milicja nadała mu pseudonim Fantomas. Przez dłuższy czas był nieuchwytny, gdyż służby były zajęte poszukiwaniem innego seryjnego mordercy. Ów zwyrodnialec był na początku swej zbrodniczej działalności milicjantem. Może to szokować, ale napadów na kobiety dokonywał w służbowym mundurze, świadczył o wyjątkowej zuchwałości. Wkrótce Zub został dyscyplinarnie zwolniony z milicji. Oficjalnym powodem były wykroczenia dyscyplinarne. Pierwszego napadu dokonał 29 listopada 1977 roku w Świętochowicach. 14-letnią dziewczynkę zaciągnął do lasu pod pretekstem wyjaśnienia jakiegoś nieporozumienia. Tam przewrócił ją, położył się obok niej i ręką zatkał usta. Zagroził pistoletem i kazał się rozebrać. Prowadzone w tej sprawie śledztwo nie doprowadziło do żadnych ustaleń. Po tym incydencie Zub dokonał jeszcze kilku napadów na kobiety, gdy wydalano go z milicji, przez 2 lata nie popełnił przestępstwa. Na przestępczą drogę powrócił we wrześniu 1980 roku. Zgwałcił wtedy młodą kobietę. Rok później dopuścił się pierwszego morderstwa. 19 listopada 1981 roku w Rudzie Śląskiej zgwałcił i udusił 19-letnią dziewczynę w 8 miesiącu ciąży. Do końca 1982 roku zamordował jeszcze 3 kobiety. W marcu 1993 w czasie kolejnego gwałtu na 14-latce zgubił przepustkę uprawniającą do wejścia na teren huty, w której pracował. Dzień później, 8 marca, został on zatrzymany, a w czasie długiego przesłuchiwania ostatecznie przyznał się do wszystkich popełnionych zbrodni. W czasie swojego procesu Zub wielokrotnie znieważał sędziów. Co chwilę trzeba było przerywać rozprawę i wyprowadzać oskarżonego. Mieczysława Zuba ostatecznie skazano na karę śmierci, którą właściwie wymierzył sobie sam 29 września 1985 roku, popełniając samobójstwo. Numer 4. Joachim Knychała, urodzony 8 września 1952 roku w Bytomiu, znany jako wampir z Bytomia. Pracował jako cieśla oraz górnik w kopalni Andaluzja w Piekarach Śląskich. Na przełomie lat 70. i 80. zamordował na Śląsku 5 młodych kobiet. Był drugim po Zdzisławie Martwickim niesławnym wampirem działającym na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na drogę przestępczą wkroczył będąc młodym człowiekiem. W wieku 18 lat został skazany na 3 lata pozbawienia wolności za próbę gwałtu na koleżance. Więzienie nic go nie nauczyło, gdyż niedługo po wyjściu znów atakował kobiety. Jego zamordowane ofiary to Elżbieta Mikułowa, listopad 75, Piekary Śląskie. Mirosława Sarnowska, maj 76, Chorzów. Teresa Rems, październik 76, Bytom. Halina Syda, czerwiec 79, Piekary Śląskie. Bogusława Łudyga, maj 82, Piekary Śląskie. Schemat napastnika był prosty. Atakował młode kobiety i dziewczynki, zadawał śmierć, uderzając obuchem siekiery. Ostatnią ofiarą Knychały była jego szwagierka, którą zgwałcił, a pozostawione ślady doprowadziły do jego zatrzymania. Po długich przesłuchaniach w końcu pęka i przyznaje się do wszystkich zbrodni. Zostaje skazany na śmierć. Wyrok wykonano 28 października 1985 roku. Numer 3. Zdzisław Martwicki, urodzony 18 października 1927 roku w Dąbrowie Górniczej. Domniemany polski seryjny morderca, skazany na karę śmierci za zabójstwa 14 kobiet i usiłowanie zabójstwa kolejnych 7. Postać ta do dziś wywołuje wiele kontrowersji, gdyż jego proces był poszlakowy, a przyznanie do winy podobno wymuszone. Do dziś wielu ludzi uważa, iż Marchwicki był niewinny. Jedynym świadkiem była staruszka, która podobno widziała go na miejscu zbrodni. Po rozpoznaniu przez świadka opinia publiczna była pewna, że schwytano legendarnego wampira Zagłębia. Jest bardzo prawdopodobne, że Marchwicki padł ofiarą spisku, gdyż jedną z ofiar wampira była bratanica ówczesnego sekretarza Edwarda Gierka, który bez wątpliwości naciskał służby, by za wszelką cenę schwytać sprawcę. Morderca działał od listopada 64 do marca 70. Ofiary miały od 16 do 57 lat.
Działalność wampira rozpoczęła się 7 listopada 1964 roku, gdy w Dąbrówce Małej doszło do zabójstwa pierwszej ofiary, Anny Mycek. Od tego momentu aż do roku 70 doszło do 21 napadów przypisanych jednemu sprawcy, w tym 14 śmiertelnych. Sposób postępowania sprawcy był zawsze taki sam. Szedł za upatrzoną ofiarą, podbiegał do niej z tyłu, a następnie uderzał w głowę ciężkim, tępym przedmiotem. Gdy ofiara upadła, bił ją wielokrotnie, powodując zgon. Po czym w niektórych przypadkach dokonywał czynności seksualnych z natką. W 20 przypadkach sprawca uderzał z lewej strony. W ostatnim napadzie sprawca uderzał z prawej strony. Dodatkowo w 2 ostatnich przypadkach zmienił narzędzie zbrodni. Rany na ciele ofiar miały inny kształt. Obciążony zarzutami pozbawiony możliwości obrony Marchwicki został uznany za winnego i powieszony 26 kwietnia 1977 roku. Numer 2. Bogdan Arnold. Urodzony 17 lutego 1933 roku w Kaliszu. Od października 1966 roku do maja 1967 roku zamordował w Katowicach 4 kobiety. Ich ciała ukrył we własnym mieszkaniu. W zeznaniach przyznał się także do jeszcze jednego usiłowania zabójstwa oraz do torturowania swych ofiar. Pierwszą ofiarą Arnolda była Maria B., poznana w październiku 1966 roku w katowickim barze Kujawiak. Kobieta dosiadła się do niego i poprosiła o poczęstowanie piwem. Następnie para udała się do jego mieszkania, gdzie prostytutka zaproponowała, że za kwotę 500 zł pozostanie na noc. Mężczyzna w ataku złości uderzył ją kilka razy młotkiem w głowę, powodując tym samym zgon. Zwłoki kobiety porąbał i pozostawił w wannie, zalewając je chlorkiem, by przyspieszyć proces rozkładu. Części ciała palił także w piecu. Drugie morderstwo miało miejsce pół roku później. Ofiary nie udało się rozpoznać. Była to zapewne kolejna prostytutka zwabiona do domu. Według zeznań mordercy zabił, gdyż ofiara odkryła zwłoki swojej poprzedniczki. Niedługo potem, w kwietniu, maju 1967 roku, Bogdan Arnold poznaje swoje kolejne ofiary, upośledzone prostytutki Stefanie N. i Helgę S. Po wielogodzinnych orgiach kobiety zostały uduszone. Z ich ciałami zrobił to samo, co z wcześniejszymi ofiarami. Wszystkie te zbrodnie odkryto na początku czerwca 1967 roku. Gdy sąsiedzi, widząc w oknie mieszkania Arnolda Rujmu, wezwali milicję. Funkcjonariusze odkryli wówczas coś, czego się nie spodziewali. W mieszkaniu znaleźli gnijące zwłoki ofiar. Zwyrodnialec, dowiedziawszy się o odkryciu, zniknął. Przez tydzień ukrywał się na hałdach węglowych w okolicy Huty Silesia. W końcu sam zgłosił się na milicję. Przyznał się do wszystkich zbrodni. 9 marca 1968 roku sąd skazał Bogdana Arnolda na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 grudnia 1968 roku. Numer 1 to moim zdaniem największy zwrodnialec z całej piątki. Edmund Kolanowski, urodzony 24 października 1947 roku. Polski seryjny morderca i nekrofil skazany na karę śmierci. Jego dokonania na stałe wpisały się w historię polskiej kryminalistyki. 7 maja 1983 roku milicja zastawiła zasadzkę na cmentarzu Miłostowo. Obława zakończyła się ucieczką Kolanowskiego, jednak zgubił on kawałek papieru, który naprowadził później śledczych do miejsca jego pracy. 16 maja 1983 roku aresztowano Kolanowskiego. Schwytany zwyrodnialec po wielu przesłuchaniach i obciążających dowodach przyznał się do popełnienia 3 morderstw. 27 października 1970 roku morderstwa i okaleczenia zwłok kobiety poznane na dworcu w Poznaniu. 16 marca 1981 roku morderstwa 20-letniej kobiety w Warszawie. 4 listopada 1982 roku morderstwo i okaleczenia zwłok 11-latki na Naromowicach. Ponadto przyznał się do aktów nekrofilii i bezczeszczenia zwłok, m.in. profanacji zwłok zmarłej sąsiadki oraz okaleczenia kilku zwłok wykopanych na cmentarzu. Okaleczenie zwłok kobiet polegało na wycinaniu piersi narządów płciowych. Wycięte narządy przesyłał do manekina używanego w celach seksualnych. Po kilku dniach część zwłok palił w piecu. 4 czerwca 1985 roku Sąd Wojewódzki w Poznaniu skazał go na karę śmierci za 3-krotne zabójstwo i profanację zwłok 5 kobiet. Wyrok przyspieszenia wykonano 28 lipca 1986 roku. Jeśli zainteresował Cię temat, to zapraszam do zapoznania się z opisem filmu.
Do usłyszenia.